Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że dotarliście. Niektórzy są zaangażowani w jakieś inne rzeczy w zborach. Nie wiem, my musimy posilać czy wzmacniać innych, się okazuje, nawet te wielkie zbory. Drodzy, miło Was widzieć. Chciałbym przekazać Wam serdeczne pozdrowienia z Wisłoczka, od zborów w Wisłoczku, Puławach Górnych, Woli Piotrowej, Sanoka. Tam była taka konferencja w zeszłym tygodniu, gdzie mogliśmy usługiwać wraz z Grażyną. Oni Was serdecznie pozdrawiają. A także pozdrowienia od Seminarium Teologicznego w Ustroniu, które się odbywało od czwartku do wczoraj. Także seminarium i nowy rektor pozdrawiają. Z pracownikami też. Drodzy, ważny dzień i tak szczerze mówiąc, to liczyłem, że będzie taka wielka mobilizacja, bo zielone święta, pamiątka, wylania Ducha Świętego. I dobrze jest, kiedy zielonoświątkowcy nie tylko mówią o Duchu Świętym, ale przeżywają Ducha Świętego. Dobrze jest, kiedy nie tylko mówimy o darach Ducha, ale doświadczamy darów Ducha Świętego. Ja powiem, że byłem bardzo poruszony i do teraz jestem poruszony atmosferą na tej konferencji w Bieszczadach. Ja sądzę, że, znaczy jestem pewny, oni zresztą o tym zapewniali, stali w modlitwie, aby Bóg błogosławił ten czas. Mogliśmy doświadczać niesamowitej miłości. W pewnym momencie się zastanawiałem, czy to oni mnie z kimś nie pomylili, czy nas, bo z taką wielką miłością i z takim wielkim szacunkiem nas potraktowali. I w czasie też zgromadzeń mogliśmy widzieć, jak to się raczej nie spotyka, bo raczej kobiety odpowiadają szybciej na wezwanie oddania życia Bogu. Trzech mężczyzn oddało swoje życie Bogu w jednym dniu, dwóch, w następnym jedna osoba. Też były różne modlitwy, ale przyszedł taki mężczyzna, nie wiem, gdzieś między 30, 40, prosił o modlitwę. Mówi, ma problem z kręgosłupem, nie może siedzieć za bardzo i w ogóle. No i tak usiadłem, modliliśmy się, ja mówię, Boże, ja nic nie czuję. Tak się modlę o niego, mówię, Boże, ja nic nie czuję tutaj. No i później skończyliśmy modlitwę i pytam, bracie, jak się czujesz? On mówi, no dobrze się czuję. A masz bóle? Nie mam bólów. Mówię, no to wstań, no to wstał. Mówię, no to się pochyl. No, boli cię? Nie. To usiądź, nie mogę siedzieć, bo jak usiądę, to mnie boli. Ale usiadł, mówi, nic mnie nie boli. Na drugi dzień pytałem pastora, czy to dalej tak trwa. On mówi, że te bóle minęły. I może mała rzecz, ale Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I później się dowiedziałem, że i on, i jego żona no, cierpią na różnego rodzaju dolegliwości. Ale jednego jesteśmy, drodzy, pewni, jesteśmy tu zgromadzeni w tym największym, najwspanialszym imieniu Jezusa z Nazaretu. Jezus jest tutaj. I nie wypada nie mówić o Duchu Świętym w dniu pamiątki Zielonych Świąt. Wiecie, Kościół bardzo szybko zapomniał o Duchu Świętym, o Jego działaniu, o Jego mocy. Już w IV wieku Augustyn i inni mówili, że te dary Ducha i dar Ducha i dary Ducha, one już nie funkcjonują, już nie są w ogóle potrzebne w Kościele. No bo przecież Kościół już się ukonstytuował, już jest zbudowany, one były potrzebne tylko do momentu, kiedy budował się Kościół. Ja się pytam, kiedy on się skończył, ta budowa. Ona się dopiero skończy, kiedy Jezus Chrystus dokończy budowę, prawda? I wydawałoby się, światli ludzie, a jednak takie bezsensowne rzeczy. Inni mówili, nie, dary Ducha były zarezerwowane tylko dla apostołów i w czasach apostolskich, kiedy były potrzebne. A jeszcze inni powiedzieli, one skończyły się w IV wieku. No bo już kanon PiS został ogłoszony oficjalnie na soborach, na synodach i już więcej nie było potrzeby. Ale chcę wam powiedzieć, że wszystkie te poglądy są z gruntu fałszywe i kłamliwe. Nie mają żadnego uzasadnienia w Bożym Słowie. Jak pokazuje nam historia,
Michel Harper w książce pod tytułem Tak jak na początku mówił między innymi tak, że ojcowie apostolscy, między innymi Ireneusz, biskup Lyonu pod koniec II wieku po Chrystusie pisze o prorokujących, mających widzenia, a także nawiązuje w swych wypowiedziach do trwającej wciąż nieprzerwanie służby uzdrowień. A więc do IV wieku działy wszystkie dary ducha, działał Duch Święty, Kościół był otwarty na działanie ducha i gdzieś w IV wieku to wszystko padło. Ja się zastanawiam, gdzie Kościół miał rozum, gdzie miał wyczulenie, gdzie miał zrozumienie, że przecież to, co jest od Boga, jest stałe, jest wieczne i Bóg chce obdarowywać do końca swój Kościół swoimi darami, mocą Ducha Świętego. Nigdzie nie jest napisane, że w tym i w tym wieku to wszystko ustanie, a za chwilę będziemy czytać, że mamy zapowiedź, że to będzie trwało tak długo, aż Jezus Chrystus przyjdzie. Halleluja. I ciągle powinniśmy być otwarci. Ciągle powinniśmy być pragnący, otwarci na działanie Ducha Świętego i na Jego moc dla naszego życia. Tertulian, wybitny pisarz Kościoła na przełomie II i III wieku, mówił o występowaniu w Kościele jego dni wszystkich darów Ducha Świętego. Wszystkich darów Ducha Świętego. Wiecie, później nastąpiło takie wyhamowanie, taka totalna niewiara, takie ostudzenie serc ludu Bożego. Nieoczekiwanie na to, co Bóg dla Kościoła ma. I oby te zimne serca nie były w nas, takie wygaśnięcie na to, co Bóg ma dla nas, abyś rozpalił swoje serce i zapragnął rzeczy, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Dopóki On buduje Kościół. A jeszcze nie słyszałem, żeby Go zbudował. On mówi, ja buduję mój Kościół, tak? Ja buduję i bramy śmierci Go nie przemogą. On buduje go i drugi list Piotra mówi, że on ciągle czeka, aby ludzie się opamiętali, nawet wierzący, aby się opamiętali i wrócili z powrotem na drogę społeczności z Bogiem, którą utracili. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. On ciągle buduje Kościół, ciągle dokłada żywe kamienie tych, których ożywia dla swojego królestwa. A więc później, kiedy patrzymy na historię, to odkrywamy, że to wylanie ducha, to działanie ducha, chrzest w Duchu Świętym, dary, języki, to wszystko się manifestowało już podczas reformacji w życiu Marcina Lutra, w życiu Johna Wesleya w XVIII wieku, w życiu Moody'ego w XIX wieku. Jest mowa o tym, że metodyści, którzy tak bardzo mocny nacisk kładli na uświęcone życie, kiedy szukali Boga, doświadczali mocy Bożej i czasami wypowiadali kilka sylab w innym języku, ale nie wiedzieli, co to jest i zatrzymywali to działanie Ducha Świętego. A to Pan nie przestał działać. Duch Święty nie poszedł na urlop. Bóg nie przestał wylewać swojej mocy, udzielać błogosławieństwa tym, którzy w Niego uwierzyli. Dzisiaj, właściwie nad ranem, tak rozmyślałem sobie, przyszedł mi na myśl Mojżesz. Bóg do niego mówi, wyprowadzisz mój lud z Egiptu. Wyobraźcie sobie, pasterz z laską posyłany jest do największego przywódcy starożytnego świata z potężną armią i Bóg mówi, ty wyprowadzisz mój naród z niewoli. Czym? Jak? Jak to się stanie? Wtedy Bóg mówi niesamowite słowa, bo ja będę z tobą. Bo ja będę z tobą. I to czyni ogromną różnicę, zasadniczą różnicę, prawda? A teraz Bóg jest z nami przez obecność Ducha Świętego. Jezus mówi, ja i Ojciec przyjdziemy do Niego, u Niego zamieszkamy przez Ducha Świętego. On jest z nami. I tak sobie myślę, Bóg nigdy nie każe nam zrobić czegoś, do czego nas nie wyposaży, nie wysyła nas, dopóki nas nie obdarzy mocą do tego, abyśmy mogli wykonać zadanie, które Bóg przed nami postawił. Ciągle świat potrzebuje Ewangelii Jezusa Chrystusa. I ty i ja, i Kościół ma największe wezwanie i wyzwanie przed obliczem Boga. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Panie, jak? Nie mamy środków. Jak mogę przekonać kolegę,
koleżankę z pracy, gdziekolwiek, jak on może zrozumieć, że potrzebuje Jezusa, że jest zgubiony, jak? Ale Jezus daje Ducha Świętego i wylał na Kościół Ducha Świętego. I mówi, ja wam poślę Ducha Świętego i kiedy On przyjdzie, On przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie bój się, ty głoś słowo. To było niesamowite. Pan mi dzisiaj rano przypomniał, ty głoś słowo i nie martw się, bo ja czuwam nad swoim słowem i to słowo będzie dotykać, bo mój duch będzie pracował, kiedy jest głoszone słowo. Amen. Jest odpowiedzialność Kościoła. I kiedy uczniowie byli zgromadzeni w wieczerniku, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie dosłownie zanurzeni w Duchu Świętym. Około 120 ludzi zgromadzonych w wieczerniku w górnej izbie. Jezus im powiedział, nie wolno wam odchodzić, zadanie jest wyznaczone, polecenie jest dane, ale zanim pójdziecie, ja was wyposażę w moc, o której nawet nie macie pojęcia. Poślę wam mojego Świętego Ducha. Zastanawiałem się dzisiaj rano, mówię, przecież Mojżesz był tak pełen Ducha Bożego, że pamiętacie, Bóg wziął z jego ducha i udzielił innym, aby pomogli mu prowadzić lud Izraela. I kiedy wziął z jego ducha, w zgromadzeniu pojawili się inni, którzy zaczęli prorokować. Tak potężne namaszczenie Ducha Świętego spoczywało na Mojżeszu. Kiedy Bóg powoływał Gedeona, który uciekał przed Midianczykami, ukrywał się przed Midianczykami, a Pan mówi, wybawisz Izraela. On mówi, jak? Bo ja będę z tobą. Bo ja będę z tobą. Halleluja. Pamiętaj, kiedy jesteś w pracy, w szkole, gdziekolwiek, kiedy stoisz po stronie Jezusa, przyjmij moc Ducha Świętego, szukaj tej mocy, tak długo, aż Duch Święty zstąpi. I nie bój się mówić, bo Pan jest z tobą. Pan jest z tobą i Pan będzie poświadczał słowa twojego świadectwa. Jezus mówi dalej, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Weźmiecie moc. Dobrze, że apostołowie, rodzina Pana Jezusa, jego matka, jego bracia, siostry, dobrze, że oni słuchali tego, co Jezus powiedział. Bo przecież mogli iść podekscytowani, mówić, widzieliśmy Pana, On żyje, On zmartwychwstał. Przecież mieli potężne świadectwo, a jednak czekali, Biblia mówi, czekali i modlili się. Trwało to przez 10 dni. Modlili się. Modlili się. I tam jest napisane fantastyczna rzecz. Kiedy Duch Święty zstąpił, nie zstąpił tylko na apostołów. Stąpił na matkę Pana Jezusa, stąpił na jego braci, stąpił na wszystkich zgromadzonych, o których nie słyszeliśmy i nie czytaliśmy nawet, że byli apostołami, byli uczniami Jezusa, tak jak my jesteśmy uczniami Jezusa. I napisane jest i na wszystkich. Kiedy przyszedł dzień 50, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Drugi rozdział, wiersz 4 dzieje. Wszyscy. Wszyscy. Bóg nie uczynił tam żadnej różnicy między nimi. Duch Święty dany jest dla ludu Bożego, dla Bożych dzieci, dla tych, którzy zaufali Jego łasce i Jego mocy. A dalej Piotr później, kiedy Duch Święty zstąpił, tam był gwałtowny wicher, wiatr i ten szum gwałtownego wiatru przyciągnął tych ludzi, którzy przyszli tam, aby zobaczyć, co się dzieje. To było tak potężne wydarzenie. I wtedy Piotr, tam jest napisane, wstał z 11. To pokazuje, jak ważne jest, żeby liderzy, przywódcy Kościoła, usługujący byli jedno, byli razem. Stanęli razem obok Piotra, a Piotr otworzył usta i zaczął głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Gdybyś dzisiaj przeczytał kazanie komuś, to kazanie, które Piotr powiedział, powiedziałbyś,
Czy jesteś w stanie się nawrócić? Ile razy ludzie słyszą o ukrzyżowanym, o zmartwychwstałym? I to na nich nie działa. Ale była różnica, dlatego że Duch Boży spoczywał na Piotrze, Duch Święty spoczywał na słuchaczach, Duch Boży tam był obecny i nagle ta prawda, to światło Ducha przenikało ich w taki sposób, że wszyscy uświadomili sobie, to jest nasza wina. Zresztą Piotr im mówi, wy ukrzyżowaliście, chociaż fizycznie tam nie byli pod krzyżem. Wy ukrzyżowaliście. Co mamy robić, mężowie, bracia? Mówię, Boże, daj nam Ducha Świętego, abyśmy mówili w prostocie, jasno, ale w tym wszystkim, żeby była ta siła Ducha, która przekonuje grzesznika, że jest zgubionym człowiekiem. Tak jak w dniu 50. Niektórzy mówią, bracie, to było w dniu 50. Bracie, to było dla apostołów. Już sami widzimy z tego, że nie było tylko dla apostołów. A Piotr mówi do tych, którzy uwierzyli, którzy pokutowali, mówi tak, upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła, wszystkich, którzy są z dala. Wszystkich przez wieki, którzy byli z dala, którzy przyszli do Jezusa, ta obietnica jest także dla nich, dla całego Kościoła. Dla całego Kościoła. I oni przyjęli słowo, ochrzcili się w wodzie, przyszli do zboru, a później był dobry czas, aby przyjęli dar Ducha, jakim jest napełnienie Duchem Świętym. A później czytamy, wiecie, że Żydzi byli tacy bardzo ekskluzywni. Oni uważali, Bóg jest tylko dla nich, zbawienie jest dla nich. To wszystko, co Bóg uczynił w Chrystusie i dar Ducha, nie może, to jest niemożliwe, żeby poganie mieli jakąś cząstkę, jakiś udział. Nie rozumieli Bożych planów i Bożej intencji, że zbawienie jest dla wszystkich, dla całej ludzkości. I kiedy Piotr jest posłany do domu Korneliusza, do setnika rzymskiego, do poganina i zwiastuje mu ukrzyżowanego. I po tych słowach jest napisane tak, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Zrozumcie, tu jest mowa o darze Ducha, a nie darach Ducha. Zanim będą się manifestować dary Ducha, musisz przyjąć dar Ducha Świętego. To słowo dar w języku greckim użyte w drugim rozdziale dziejów podczas Pięćdziesiątnicy i tutaj to słowo dar oznacza dziedzictwo, spadek. To jest coś, co jest należne w wyniku odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to dar. Nie możesz za to zapłacić, zasłużyć. Tak jak zbawienie jest darem, charyzmatem, tak samo to jest darem. Darem łaski. I wtedy zdumieli się, jak się zdumieli, że na pogan został wylany, po czym poznali, że Duch Święty zstąpił. W dniu 50. oni zaczęli mówić innymi językami, jak Duch Święty ich inspirował. I ci tam wszyscy zgromadzeni z różnych narodowości, Partowie, Medowie, z Libii, z Cyreny, z Krety, z Rzymu, łacina, greka, te języki Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu. Jak to jest, że my ich słyszymy w naszych własnych językach, jak ogłaszają wielkie Boże dzieła, to, co Bóg dokonał, jak to jest? Drodzy, to jest fenomen w Kościele. Ten jeden z darów, dar języków, czy to, co jest udzielone podczas chrztu w Duchu Świętym, apostoł Paweł mówi, kiedy ludzie mówią na językach w zgromadzeniu, to jest znak obecności i mocy Boga w zgromadzeniu dla niewierzących. Biblia nie zabrania tutaj cichego, osobistego kontaktu, ale słyszalnego mówienia na językach w zgromadzeniu.
Bo słowo laleo mówić oznacza słyszalne mówienie. I Piotr, i apostoł Paweł mówi, nie zabraniajcie mówić. Chodziło o to, Paweł nie chciał, żeby oni wstawali, ktoś głośno mówił i nie było żadnego wykładu. Przeciwko temu był Paweł, ale nie przeciwko, kiedy Kościół uwielbia Boga, chwali Boga i ludzie gdzieś tam po cichu na językach oddawali chwałę Bogu. Czy może być coś piękniejszego, kiedy modlisz się nie tylko rozumem, ale z inspiracji Ducha ogłaszasz wielkie Boże sprawy, uwielbiasz Boga tak, jak Duch Święty cię inspiruje i my mamy to zagaszać? A czyż Pismo nie mówi, że mamy rozmawiać z sobą w zgromadzeniu, nie w domach prywatnie, w komorze. Mamy rozmawiać z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne? Jak rozmawiać, jak nie rozmawiamy? Jak nie mówimy? Tu chodzi o pewne wynaturzenia, które Paweł nie chce, żeby były w Kościele. Ale jestem przekonany, że nie ma Słowo Boże jasne i wyraźne, kiedy uwielbiamy Boga społecznie, czy ktoś kogoś słucha? Chyba czasami może podsłuchujemy, kto coś mówi, ale generalnie koncentrujemy się na Bogu i kiedy ktoś wchodzi, słyszy ten szum i mówi, ojej, ja tu jestem taki spokojny i tak wszyscy po kolei powinni, a tu taki hałas w tym kościele. Czy on będzie na językach, czy on będzie rozumem, to i tak nie ma znaczenia. Jest ten szum, Boży szum i hałas. Ale tu jest ciekawe, bo niektórzy mówią tylko apostołowie. Już powiedzieliśmy, że nie. Dla wszystkich, którzy uwierzyli, dla następnych pokoleń, tak długo, aż Pan nie przyjdzie. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Jak i my. Jak to? Panie, ty zrównałeś apostołów, ten największy rodzaj posługiwania w kościele i tych wszystkich innych, tak tego setnika rzymskiego, i on został w taki sam sposób napełniony Duchem Świętym jak my. Tak jest napisane. Jak i my. Bóg nie uczynił żadnej różnicy. Halleluja. I Piotr się musiał tłumaczyć przed Żydami. Jak mogłeś przyjść do domu nieobrzezanego? Wiecie, ludzie nie rozumieją, nawet Boży ludzie nawróceni nie rozumieją wielu rzeczy. A gdy zacząłem mówić, tłumaczy się Piotr, właściwie, jeśli macie pretensje, skierujcie do Boga. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowa Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Te same słowa, które Jezus skierował do apostołów, kiedy byli z Nim, do uczniów, kiedy byli z Nim. On mówi, używa tych słowa do nas wszystkich, do wszystkich odrodzonych, zbawionych ludzi. Że odnoszą się także do nas. Przypomniałem sobie słowa. Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie zanurzeni, czyli ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dobrze jest nie kłócić się z Bogiem. Dobrze jest, kiedy rozumiemy, co Bóg czyni. Czasami nie rozumiemy. Ludzie, którzy nie mają pewnego zrozumienia, próbują narzucić jakieś swoje własne standardy i pomysły. Ale Słowo Boże tutaj jest jasne. Nie ma różnicy. Ten sam sposób, ten po czym oni poznali, że Duch Święty stąpił. Oni tu jest wyraźnie napisali. Oni wiedzieli, że Duch Święty stąpił, bo oni mówili innymi językami i wielbili Boga. Chcę wam powiedzieć. Kiedy jest w nas pełnia, kiedy Duch Święty nas dotyka, to chcę ci powiedzieć, twoje serce, twoje wnętrze będzie tak pełne chwały, że twój język zacznie uwielbiać Boga. Będziesz go uwielbiał rozumem, ale też jeśli Duch Święty cię napełni, będziesz go uwielbiał innymi językami.
tak jak Duch Święty poddaje. I tutaj nie jest mowa tylko o darze języków, ale o znaku przeżycia napełnienia Duchem Świętym. Apostoł Paweł w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy przybył do Efezu i spotkał niektórych uczniów, tam ich było około 12, pyta ich tak w wierszu drugim, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania. I mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Zobaczcie, to byli ludzie bogobojni. Ludzie, którzy dali się ochrzcić Janowi, kiedy on głosił upamiętanie, porzucenie grzechu. Zrobili coś, co było wolą Bożą. Ale to nie był chrzest nowego przymierza. To nie był chrzest na dzieło Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Poza tym już to pytanie, myśmy nawet nie słyszeli, że jest Duch Święty. Ta odpowiedź na pytanie Pawła, czy otrzymaliście ducha? Myśmy nawet, to znaczy, że to stwierdzenie i zostali ochrzczeni w imię Jezusa było chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo podczas chrztu Duch Święty był wymieniony w formule chrzcielnej, którą zostawił nam Pan Jezus. Jak więc zostaliście ochrzczeni? To musicie uwierzyć w Jezusa, a jeśli uwierzyliście w Jezusa, to powinniście się dać ochrzcić w wodzie. Ale Paweł na tym nie skończył. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Byli zbawieni czy nie? Drodzy, byli zbawieni czy nie? Uwierzyli w Jezusa, dali się ochrzcić w wodzie na znak swojej wiary. Czy byli zbawieni czy nie? No oczywiście, że byli. Oczywiście, że byli. Ale coś jeszcze im brakowało. Bo Paweł dalej mówi, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I mówili językami i prorokowali. Kiedy modlisz się o Ducha Świętego, nie koncentruj się na językach. Koncentruj się na Bogu, na Duchu Świętym, na tym, że chcesz, żeby On cię napełnił. Języki przyjdą w sposób naturalny. Tak wierzę, tak przeżyłem i nie tylko ja. Dzisiaj Grażynę pytam, Grażyna, jak to było? Przypomnij mi, jak ty przeżyłaś się z Duchu Świętym. Wiecie, ona tutaj, pamiętacie, chyba rozmawialiśmy niedawno, ona mówi, no jeszcze jak nie byliśmy małżeństwem, ja jeszcze jeden z pastorów i tak dalej, przyjaźniliśmy się, Grażyna, będziemy się modlić, żebyś przyjęła się z Duchu Świętym. I myśmy stawali, zaczęliśmy się modlić, a ona mówi, im głośniej się modlili, to we mnie wszystko się zamykało. Ale pragnęła przyjąć moc Ducha Świętego. Już mówiłem na którymś nabożeństwie dla niewiast, jakaś siostra usługiwała i zrobiła wezwanie o napełnienie Duchem Świętym. Ona siedziała z samego tyłu, może nie z samego tyłu, na tej głównej części w ustroniu przed tym balkonem tam. I modliła się, Panie, ja tam nie muszę wychodzić, ale Ty możesz mnie napełnić Duchem Świętym. I mówi, przyszedł taki pokój, taka ufność, że On to zrobi. I zaczęła tak naturalnie wielbić Boga innymi językami. Ona nie potrzebowała elektrostrząsów. Ona potrzebowała, tak jak Bóg przyszedł do Eliasza, w cichym, łagodnym powiewie. I Eliasz wiedział, Pan jest, Pan jest. Nie potrzebowała szumu, wiatru, ognia, tak jak było, i w tym nie było Pana, i w tym nie było. I cichy, łagodny głos Eliasz zakrył twarz. Teraz Pan mówi. Duch Boży przychodzi w taki sposób, abyśmy mogli się otworzyć, abyśmy się nie bali otworzyć na jego działanie.
położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Kiedy Duch Święty zstępuje na nasze życie, za każdym razem zaczyna wypływać z wnętrza, z serca człowieka, gdzie Duch Święty go wypełnia, chwała, uwielbienie rozumem i innymi językami. I te języki są świadectwem, że Duch Święty zstąpił. I może było tak, że niektórzy przeżyli bardzo mocno Boże dotknięcie i zaczęli wypowiadać jakieś słowa, ale się bali i gasili to, zatrzymywali to. Wiecie, są też takie osoby, które mówiły innymi językami, ale gdzieś zaniedbały praktykowanie modlitwy innymi językami. Dary muszą być używane. Tak jak, wiecie, wszystko to, co Bóg daje, chce, żeby to służyło i nie wolno nam tego zagasić. Ale żebyśmy wiedzieli, człowiek, który nawrócił się, został zrodzony z ducha, dał się ochrzcić w wodzie, jest zbawionym człowiekiem mającym zaczątek ducha, pieczęć ducha na swoim życiu, jest Bożym dzieckiem, należy do Pana, jest częścią Kościoła. Tak było w Samarii. Chciałbym, żebyście to zobaczyli wyraźnie, że nawrócenie, upamiętanie, chrzest wodny nie jest tożsamy z pełnią i chrztem w Duchu Świętym. Pismo tutaj jest jednoznaczne. I czytamy tak o Samarii. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi ci w Samarii, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Przeżywali wielką radość zbawienia. A gdy apostołowie, wiersz 14, w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Przecież byli zrodzeni z Ducha. Doświadczyli łaski. Dali świadectwo i wydawali świadectwo przed chrztem i właśnie w chrzcie, że Jezus jest ich Panem i Zbawicielem. Ale apostołowie mówili, ale wy powinniście mieć to wszystko, co Bóg ma dla swojego ludu. Amen. Wszystko powinniście mieć. Nie wolno nam powiedzieć do tej granicy, a później już. No to jest, ja wierzę, ja nawet wiary nie potrzebuję. Jestem pewny, że Bóg daje nam to, co najlepsze. Najlepsze. Dał swojego Syna i daje swojego Ducha Świętego. Dlaczego to jest ważne? Bo mamy zadanie do wykonania, które przekracza nasze ludzkie siły i możliwości. Panie, jak to jest możliwe? Ja mam iść, ale jak? Weźmiesz moc. Weźmiesz moc Ducha. I wtedy będziesz o mnie świadczył i nie martw się o rezultaty, bo ja będę się troszczył o rezultaty, ale ty masz przyjąć moc. To jest zachęta dla tych naszych nowo ochrzczonych. I nie tylko. I nie tylko. Nie wolno się, dla nas wszystkich Kościół powinien szukać rzeczy Bożych, te, które są od Boga, które są planem Bożym. Przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Bo byli tylko ochrzczeni. Wtedy wkładali na nich ręce. A oni otrzymywali Ducha Świętego. I sceptycy czy inni mówią, a widzisz, a tutaj nic o językach nie jest powiedziane. 3 razy jest na 5. Chyba jest więcej, nie? Jak 3 do 2. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o prawdę. O to, co Bóg wyraźnie mówi. Paweł mówi, ja więcej językami, chociaż przy jego świadectwie nic nie ma mowy o językach. Mówi, ja więcej językami mówię niż wy wszyscy. Chodzi o prawdę. Ale Szymon
był zdumiony, że kiedy Piotr i Jan położyli ręce, a gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielony przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. Dajcie mi ten dar, na kogo ręce położę. Czyli coś słyszalnego, coś widocznego, coś wyraźnego było świadectwem dla Szymona. Mówi, ja też chcę mieć taką moc udzielania darów Bożych za pieniądze. Nepotyzm. Nie można, świętokradztwo, nie można za pieniądze udzielać żadnych darów. To jest łaska. To jest dar łaski, to jest dane od Boga. O ileż bardziej, tak? W Ewangelii Łukasza 11 rozdziale, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie da im skorpiona, nie da im węża, nie da kamienia, kiedy proszą Go o Ducha Świętego. Prawda? Wiecie, to jest niesamowite. David Wilkerson mówi, kiedy Bóg mnie powołał do pracy w Nowym Jorku, wyjechał ze swojego wiejskiego zboru, przepływał przez tą, jaka tam jest rzeka? Hudson chyba, nie? Na Manhattan. Rzeka Hudson. Mówi, wsiadałem na prom i pół godziny podróży modliłem się w duchu, modliłem się na językach. Oczywiście nie krzyczał na cały prom, ale mówił do Boga, aby mógł wykonać dzieło, zadanie, które Bóg ma dla niego. Drodzy, najlepsze rzeczy Bóg ma dla nas. Bóg chce, żeby Kościół się obudził, powstał i zapragnął Bożych rzeczy, żeby lud Boży zatęsknił za rzeczami, które Bóg ma dla niego, bo zadanie jest przerastające nasze ludzkie możliwości i siły. To nie może się stać naszą siłą i mocą. Jak mówi jeden z proroków, Zachariasz, tak? Nie wojskiem, nie siłą, ale duchem moim to się stanie. A wiecie, co było z Gedeonem, który tak samo mówił? Kimże ja jestem? Kimże ja jestem, że mam wybawić Izraela? Idź w tej mocy, którą masz. Później Bóg mówi, będę z tobą. I kiedy przyszło do tego, aby zacząć działać, tam dalej jest napisane i duch pański ogarnął, oblógł Gedeona jak płaszczem swoją mocą. Halleluja. Halleluja. Duch Boży zstępuje na tych, którzy tego pragną i tego szukają. Duch Boży działa w sercach głodnych i spragnionych ludzi w Kościele. Dzisiaj rano rozmawiałem z jednym pastorem. I on mówi, podałem przykład wczoraj. Mówi, mi zrobili sobie taką wigilię Zielonych Świąt z Bożym. Robią co roku. Wieczorem w soboty spotykają się, aby się modlić, aby szukać mocy Bożej, aby szukać Pana. Ktoś przyszedł do Reinharda Bonkego, pytał, mówi, czemu Bóg ciebie używa, a mnie nie? Gdzie jest różnica? A on mówi, różnica jest w tym, że to jest jak z garkiem elektrycznym pełnym wody. Chcesz zrobić herbatę, to musisz wlać na tą herbatę wrzątek, a nie zimną wodę. I chyba znasz odpowiedź. We mnie wszystko się wrze. Obecność i działanie ducha. Pytanie jest, czy w tobie wrze? Czy jesteś zimno? Masz zimne... Jak to nazwać? Czy rozgrzewa cię jego moc? Czy jego duch działa w twoim sercu? Weźmiecie moc. Dotyczy to każdego. Ta obietnica jest dana każdemu. Kiedy Jezus mówi, ale on, Jan mówi, on będzie was chrzcił, będzie was zanurzał w Duchu Świętym. To nie było tylko do apostołów. Mogliśmy przeczytać. Piotr w 11 rozdziale dzieł mówi, do wszystkich, którzy uwierzyli. I nawrócenie i chrzest wodny to nie jest równoznaczne, tożsame z przyjęciem mocy i pełni Ducha Świętego. To jest bardzo wyraźnie tutaj napisane. Możemy się sprzeczać całe życie. Ale ja się nie będę z nikim sprzeczał. Dla mnie to jest tak jasne i wyraźne, że po moim nawróceniu, po chrzcie wodnym, właściwie gdzie po chrzcie, ja miałem pragnienie chrztu wodnego i napełnienia Duchem Świętym. I napełnienie Duchem i to zanurzenie w Duchu przeżyłem tuż przed chrztem wodnym. Tak jak Korneliusz. Kiedy Piotr widział, kazał go zaraz ochrzcić w wodzie. Ja mówię, charyzmatycy nie mają wymówki.
Jeśli zostałeś napełniony Duchem Świętym, uwierzyłeś, powinieneś się ochrzcić, dać świadectwo swojej przynależności i wyznać, przyznać się do krzyża, do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez chrzest wodny. Drodzy, czy jest to dla nas jasne? Piotr, kiedy zostali napełnieni Duchem, pamiętacie ten pierwszy zbór 3000? Czy trochę ich więcej było, nie, niż nas? 3000 zbór. Przychodzili do świątyni, aby się modlić codziennie. Oni mieli pragnienie Boga. Oni, tam jest napisane, wielbili Boga, a przez ręce apostołów działy się znaki i cuda i przychodziła bojaźń Pana do kościoła. Nawet niektórzy padali martwi. Nie dlatego, że tylko nie rozumieli Bożej obecności w kościele i ośmielali się kłamać. Kłamać w oczy. Także Piotrowi to jeszcze, bo on mówi, nie mnie okłamaliście. Okłamaliście Ducha Świętego. I padł strach na cały zbór. Drodzy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu Bożym, to nie jest zwykłe zgromadzenie. Jest Boża obecność, jest Boży Duch, jest Jezus obecny. I musimy w właściwy sposób być przed Jego obliczem. Ja nie mam nic przeciwko spontaniczności i swobodzie takiej zdrowej, gdzie jesteśmy nakierowani, aby wszystko, co robimy, przynosiło chwałę Bogu, aby On był uwielbiony. Zobaczcie, Boży plan dla Kościoła jest jednoznaczny. Upamiętajcie się. Nawróćcie się. Uwierzcie w Jezusa. A później dajcie się ochrzcić w wodzie. A otrzymacie dar. A otrzymacie dar. Ja mówię, niektórzy otrzymują to szybko. Mnie to zajęło 3 lata modlitw. Może nie miałem takiej wiary. Ale na pewno On daje pragnącemu. Wiecie, żeby na koniec. Po pierwsze chciałbym, że tak powiem, zburzyć wasz spokój. W tym względzie, o, ja potrzebuję przeżyć to. Jeszcze tego nie doświadczyłem. Nie doświadczyłam. Skoro Bóg to ma dla mnie, ja chcę to przeżyć. Musisz być narodzony na nowo, jeśli chcesz być napełniony Duchem. Jeśli się narodziłeś na nowo, powinieneś się dać ochrzcić. Taka jest jakby kolejność. Czasami Bóg może nas napełnić Duchem Świętym, zanim się ochrzcimy w wodzie, ale Bóg widzi pragnienie jedno i drugie. Czasami coś uczyni wcześniej, On jest suwerenny, ale na pewno musisz stać się wewnątrz, w sercu, nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, zrodzonym z Ducha, aby przyjąć moc Ducha. Pamiętaj, że dar Boży. Jezus w 4 rozdziale i 7 rozdziale Ewangelii Jana czyni różnicę. Kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi, zbawienie jest przyrównane do strumieni, do wód żywych, do strumieni, które wypływają z naszego wnętrza. Ale w 7 rozdziale, kiedy mówi o Duchu Świętym, mówi, rzeki wody żywej popłyną z Niego. Już nie strumień, ale rzeki. Jest pełnia, jest moc. Rzeki. Kiedy szukasz tego, powinien zadbać o czystość swojego życia. Wielu ludzi chce wierzących, ale wpadają w pułapkę. Żyją po świecku, albo są zachwyceni, albo, że tak powiem, nazbierają różnych rzeczy świeckich do swojego umysłu, do swojego życia. Ale nie możesz jednego i drugiego. Dlatego jest napisane, Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni, którzy respektują Jego Słowo, którzy chodzą według Jego Słowa. Ja nie mówię bezgrzeszni, bo nikogo nie ma, ale którzy dbają o czystość swojego serca. Duch Święty, jak gołębica, tam zstępuje, na czyste,
naczynia, aby je wypełnić. A więc musimy przyjść i powiedzieć: Panie, obmyj mnie w świętej krwi, oczyś mnie. Ale też odwrócić się od wszystkiego, co Boga nie chwali. Wszystkiego. Złości, zazdrości, kłamstwa, nieprzebaczenia. Wszystkiego. W liście do Efezjan Paweł w 4 rozdziale mówi o wielu rzeczach, które chrześcijanie powinni ciągle zwlekać, jeżeli dostrzegają te rzeczy. A oblec się w Chrystusa. Musi być pragnienie. Jezus mówi o pragnieniu. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, i rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Prorok Izajasz w 44 rozdziale prorokuje o tym, co ma być udziałem żywego Kościoła, odrodzonych, zbawionych ludzi, aby wchodzili w te rzeczy, które Bóg ma dla nich. XLIV, wiersz 3. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Jeden powie wówczas: ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. Wyleję mojego ducha na spieczoną ziemię i nie tylko na mnie, na ciebie, na potomstwo twoje. Bóg ma błogosławieństwo nie tylko dla jednego pokolenia, ale dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla kolejnych pokoleń. Bóg chce nas błogosławić. Pragnienie. Ja pragnącemu dam darmo. Musisz prosić. 11 rozdział Ewangelii Łukasza 9-13 mówi: nie macie, mówi, proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie. Nie zniechęcaj się. Nie poddawaj się. Nie bój się tego. Wiecie, wielu ludzi ma jakieś takie dziwne, diabeł potrafi ludziom w głowach namieszać, wrzucić jakieś myśli. Ja nie wiem, co ja będę robił, jak zostanę napełniony Duchem Świętym. No co będziesz robił? Będziesz uwielbiał Boga. Będziesz miał pokój w sercu, będziesz miał radość, bo Duch Święty to jest duch mocy, rady, mądrości, tak? Bojaźni Bożej. Czego się boisz? Diabeł próbuje wzbudzać strach. Co teraz ze mną się stanie? Nie bój się. Jak jesteś w Bożych rękach, jesteś w najlepszych rękach. Amen? W najlepszych rękach. Ale diabeł lubi wzbudzać jakieś niepewności, lęki, obawy. Ja się nie boję. Duch Święty jest czysty, jest święty, przynosi pokój, przynosi obecność Boga do naszego życia. Kiedy chwała Boża stąpiła, Izajasz się modlił w świątyni Pana. Kiedy stąpiła, zobaczył chwałę Bożą, chwałę Jezusa. I co zobaczył? Co się z nim działo? Po pierwsze, był w zachwyceniu tym, co widział, jak serafiny wokół tronu Bożego są tak pełne czci dla Boga, mające 6 skrzydeł, 2 zakrywały oczy, twarz, bo nie były w stanie patrzeć na świętego, 2 zakrywały swoje nogi, na 2 latały i wołały nieustannie: święty, święty, święty. Co się działo z Izajaszem? Jakieś dziwne rzeczy Bóg z nim czynił? Nie. Izajasz widział swoje serce i zaczął wołać: jestem człowiekiem nieczystych warg. Moje usta ciągle wypowiadają niewłaściwe słowa. I nagle to zobaczył, bo tego nie widział wcześniej. Kiedy przyszła chwała i obecność Boża, zobaczył, że jego wargi, jego usta są brudne. On mówi: Boże, kiedy Bóg mówi, kogo pośle, ale widział, że jest brudny. I Pan mówi: nie bój się. I posłał anioła, który wziął rozżarzony węgielek z ołtarza Bożego i pomazał jego wargi, oczyścił go od wszelkiego skalania.
był gotów. Ja się nie boję Bożej obecności w tym znaczeniu, że nie wiadomo, co Bóg będzie z nami robił. Absolutnie, ja Go doświadczyłem nieraz, doświadczyłem Jego mocy, doświadczyłem Jego działania i wiem jedno, zawsze to jest dobre i błogosławione. Zawsze. Kościół pełen ducha, nie mówiący o duchu, szukający mocy Bożej dla siebie indywidualnie, szukający mocy Bożej, aby się objawiała w Kościele. Srebra i złota nie mam, mówi Piotr. Do chromego od urodzenia. Srebra i złota nie mam, ale wiesz, coś mam. I to, co mam, to ci daję. Spoczywa na mnie namaszczenie ducha i on mnie kieruje, aby ci to powiedzieć. Tak sparafrazuję tą sytuację. Widzę wiarę w tobie, widzę, że Duch Boży chce cię uzdrowić, że Bóg chce cię podnieść. W imieniu Jezusa Nazaryńskiego wstań i chodź. Tam jest napisane, natychmiast wzmocniły się jego nogi. Człowiek, który nigdy nie chodził. Zaczął chodzić, skakać. Z radością wbiegł do świątyni. Chwalił Boga. I było tak potężne poruszenie. Wiecie, działanie Boże zawsze też przynosi zazdrość cielesnych, nieodrodzonych ludzi, tych, którzy nie chcą, żeby Boża moc się objawiała. I zaraz zajęli się Piotrem i Janem. Nie wolno wam głosić w tym imieniu. Nie wolno wam. I pamiętacie 4 rozdział, bo to trzecim było uzdrowienie. Przyszli do swoich. I powiedzieli, a cały Kościół tak usiadł, powiedział, co my teraz zrobimy? Trzeba będzie się z Jerozolimy wyprowadzić. Cały Kościół powstał i zaczął się modlić. Ta modlitwa jest zapisana w dziejach. O Panie, pamiętacie tę modlitwę? Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Wiecie, całe zgromadzenie, nie wiemy, ilu ich było, ale to przerodziło się w jedną modlitwę. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu, przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Kościół, świadomy swojego zadania, powołania. Kościół. Ludzie, którzy są gotowi iść na kolana, zostawić wiele rzeczy, aby plan Boży, zamiary Boże się wykonały. Przecież nie żyjemy dla siebie. Nie żyjemy dla siebie. Biblia mówi w liście do Koryntian, Paweł umarł za wszystkich, aby ci, za których umarł, teraz, którzy żyją, nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł. Powstańmy, drodzy. Czy jesteś gotów się modlić, wołać do Boga, otworzyć swoje usta i choćbyś przynajmniej siebie samego słyszał? A możesz i głośniej, kiedy modlimy się społecznie. Czy chcesz się modlić? Boże, ja chcę być w Twoim planie, chcę iść według tego wzoru.
ja potrzebuję pełni ducha dla mojego życia. Po co? Dla siebie? Boże, abym wykonał Twój plan. Aby Twój plan był wykonany, abym miał moc od Ciebie do wykonania Twojego planu. Nie chodzi o nas. O Niego chodzi, o Jego plan. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas, do naszych serc, do mnie, do każdego z nas przez swoje święte słowo, Boże. Panie, ja modlę się, abyś ożywiał w nas tęsknoty, pragnienia tego, co masz dla nas, pragnienia mocy Ducha Świętego. Chrztu w Duchu Świętym, pełni Ducha. Abyśmy mogli posługiwać darami, abyśmy mogli dawać świadectwo w Twojej mocy, w Twojej odwadze, którą potrzebujemy na każdy dzień. Panie, modlimy się o to. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do naszych serc.